Marta Szymik, witam i zapraszam na program Kulturalny Donosiciel. A w naszym regionie jesień zapowiada się teatralnie i kabaretowo. Prawdziwa uczta z porządną dawką humoru czeka nas już pod koniec miesiąca w ramach Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Ryjek 2013 startuje bowiem 24 października. A teraz przejdźmy już do zaproszeń i zapowiedzi na imprezy, które odbędą się w najbliższych dniach w naszym regionie. Już jutro, czyli 4 października w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Teatru Szydełko pod tytułem Bajka o dwóch królestwach. Początek spotkania godzina 10. Centrum Kultury z Wodzisławia Śląskiego zaprasza również na wystawę Okiem Bugiego. Będzie to wystawa fotografii będąca podsumowaniem podróży Wojciecha Bugiego-Bajera. Autor zaprezentuje osobisty punkt widzenia świata, kolorów, ludzi i barw. Wystawa potrwa do 18 października. Na wystawę, tym razem związaną z malarstwem, można wybrać się w najbliższym czasie także do Jastrzębia Zdroju. Od piątku do 23 października w tamtejszym ośrodku kultury swoje prace będzie prezentował Robert Bareja. Malarstwo drogi i bezdroża. Wernisaż odbędzie się 11 października. Przenieśmy się teraz do Rybnika. W piątkowy wieczór można wybrać się do tamtejszego Centrum Kultury na spektakl Dobry Wieczór Kawalerski. Start godziny 19. W sobotę mamy coś dla miłośników zwierząt. W Żorach na terenie Mosiru odbędzie się cykl koncertów w ramach akcji charytatywnej dla zwierząt. Impreza rozpocznie się w samo południe. Przed publicznością wystąpi m.in. zespół Awokado i Kasia Moss. W programie oprócz dobrej muzyki nie zabraknie również wielu innych niespodzianek. Między innymi odbędzie się pokaz kuchni wegetariańskiej czy licytacje oraz konkursy z nagrodami. Rybnik Kamień z kolei zaprasza sympatyków psów, a dokładnie tych myśliwskich. W sobotę i niedzielę na terenie Ośrodka Sportu w Kamieniu odbędzie się kolejna już krajowa wystawa psów rasowych. Impreza w sobotę rozpocznie się o godzinie 9:45, zaś w niedzielę o 10:15. Tak w zeszłym roku w strugach deszczu prezentowały się psy rasowe w Rybniku Kamieniu. Krajowa wystawa psów już na stałe wpisała się w kalendarz imprez w mieście. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła do Kamienia 1000 wystawców ze 170 rasami. Co ciekawe, nie tylko z Polski. Wśród wielu przepięknych psów pojawiły się również rasy rzadko spotykane. Podczas tegorocznej 28 edycji z pewnością atrakcji i pięknych psów również nie zabraknie. Spotkanie w Kamieniu rozpocznie się w sobotę, 5 października o godzinie 9:45 od wystawy psów myśliwskich. Już o 10:00 rozpoczną się pierwsze oceny psów w ringach. O 13:30 organizatorzy zapraszają na konkurencje hodowlane, zaś pół godziny później wystartują konkurencje finałowe, w tym wybór najpiękniejszego psa wystawy. Niedziela w Rybniku upłynie pod znakiem psów rasowych. Sporo będzie się działo w sobotę na terenie Fundacji Elektrowni Rybnik. Organizatorzy od 9 do 16 zapraszają na dzień otwarty. W programie pokazy sekcji muzycznej, teatralnej oraz tanecznej. Nie zabraknie również nutki sportowej rywalizacji oraz spotkania z medalistkami Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. Fani sportu, a przede wszystkim squasha, w najbliższy weekend z pewnością znajdą coś dla siebie w Rybniku. Zapraszam serdecznie na dni otwarte w klubie squash No Let w dniach 5-6 października na bezpłatne gry na kortach squasha pod okiem trenerów oraz zajęcia fitness, zumbę i pilates. Przenieśmy się teraz do Przowa. W tamtejszym ośrodku kultury w niedzielę odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia zespołu Tabu. W niedzielę zaprasza do siebie Rybnickie Centrum Kultury. O godzinie 16:00 odbędzie się tam interaktywny spektakl dla dzieci Tajemnica skarbów na kurzej nóżce w wykonaniu Teatru Trip ze Świętochłowic. Bilety w cenie 15 zł. Z kolei w Niedobczycach niedziela upłynie pod znakiem muzyki. W ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki w tamtejszym Domu Kultury zaprezentują się chóry Okręgu Rybnickiego oraz orkiestra reprezentacyjna Euroregionu Silesia. Start godzina 17:00. We wtorek Rydutowskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy spektakl w doborowej obsadzie.
Październik to również wydarzenia teatralno-koncertowo-taneczne i zapraszamy już od 8 października na spektakl teatralny Blondynki wolą mężczyzn. W doborowej obsadzie m.in. Julianka Walec, Krzysztof Ibisz, Tomasz Stottinger, Michał Milowicz. Zapraszamy bardzo gorąco. Bilety do nabycia w Rydułtowskim Centrum Kultury. Miesiąc październik w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks obfituje w różnorodne wydarzenia artystyczne. Jednym z ważniejszych jest czwarty festiwal filmów młodego widza Wędrujące ale kino. Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, tym bardziej, że filmy prezentowane są nieodpłatnie, a każdy młody widz ma prawo zagłosowania na najlepszy film. Proszę Państwa, zapraszamy również wszystkich, którzy kochają kino, do obejrzenia takich perełek ekranu jak Diana, Wałęsa, Człowiek z nadziei czy film polski Chce się żyć. W środę w Żorach startuje druga edycja festiwalu Podróży i Nauki – Opinie. Festiwal potrwa do niedzieli 13 października. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zarówno tych podróżniczych, jak i naukowych czy kulturalnych. W następny czwartek Rydutowy zapraszają na koncert Jesień z przyjaciółmi Towarzystwa Miłośników Rydutów. 11 października z kolei w Rybniku startują 44 Dni Literatury. Pierwszego dnia Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy w Galerii Sztuki Krzysztofa Dublewskiego. Początek spotkania godzina 18. Zaś o godzinie 20 organizatorzy zapraszają na recital Kuby Blokesza, czyli poezja miasta Lwów. A to dopiero początek spotkań w ramach tegorocznych Dni Literatury. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. 17 października o godzinie 19 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie zapraszamy serdecznie na widowisko spektakl muzyczny Touch of Island w podtytule Storm. Za taniec odpowiedzialny będzie zespół Treblers, natomiast muzycznie oprawi to wszystko zespół Karantuchil. Gościem specjalnym przedsięwzięcia będzie Paweł Kukiz, dobrze znany w Cieszynie. A w piątek, 18 października na godzinie 19 zapraszamy do Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks, gdzie również powtórzymy ten spektakl. Będzie to muzyka i taniec oraz gość Paweł Kukiz. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, witam w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Widzicie widownię naszej najnowszej sali, która niedawno została oddana do użytku. A 20 października zapraszam Państwa na wielkie otwarcie naszej sali widowiskowej, na którym wystąpi m.in. Anna Maria Jopek. 27 października będą mogli Państwo do nas przyjść, wysłuchać koncertu Ireny Santor, a wracając jeszcze do wielkiego otwarcia 20 października towarzyszyć będzie Annie Marii Jopek, jej mąż Marcin Kedryński, który poprowadzi naszą imprezę. Pojawi się też Sekiguchi Takaaki Komei z Japonii. Jest to mistrz sztuki władania mieczem, który przedstawi swój krótki program w trakcie tego wielkiego otwarcia. Wielkie otwarcie rozpoczyna się o godzinie 17.30 w niedzielę 20 października, a o 18.00 Anna Maria Jopek zaprosi nas na swój piękny koncert. Już wiemy, że będzie to piękny koncert, ponieważ przygotowania i techniczne, i takie scenariuszowe trwają od dłuższego czasu. Będzie to taki niepowtarzalny koncert, którego tutaj w okolicy nie będziecie Państwo mogli usłyszeć. Także powtarzam jeszcze raz, Czerwionka Leszczyny, nasze najnowsze centrum kulturalno-edukacyjne, 20 października Anna Maria Jopek, 27 października Irena Santor. Zapraszam serdecznie. I tą informacją żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w następnym wydaniu Kulturalnego Donosiciela.